Dobrze, a teraz a pensją, a pensją. Dwa najważniejsze filmy chyba tego odcinka, które pokazują, jak pan Marcin Krzywkowski grał i wygrywał na zakładach bukmacherskich, co pozwoliło mu ograć bukmacherów, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, na 4 miliony złotych. Serwus panowie! Witam was w nowym odcinku na kanale Bóg w Berecie. W dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o temacie, który fascynuje, rozgrzewa do granic możliwości graczy zakładów bukmacherskich w ostatnich miesiącach. A konkretnie chcę przedstawić, jak Marcin Krzywkowski ograł bukmachera. Jednak nim przejdziemy do tych ważnych, ciekawych i fascynujących rzeczy, przypominam, że w linku do opisu tego filmu jest do pobrania mój wideoporadnik o serwisie dla typerów bloga Bet, gdzie możecie znaleźć bardzo dobrych typerów. No może nie tak dobrych jak Marcin Krzywkowski, ale sądzę, że całkiem niezłych. A teraz standardowo chciałbym prosić Cię o subskrypcję. Mamy już 2,5 tysiąca. Łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodoba. No i napisanie komentarza, co sądzisz o filmie. A teraz przechodzimy już do clou tego odcinka. Na początku warto byłoby przedstawić bohatera naszego dzisiejszego odcinka. Pozwólcie, że pomogę sobie notatką z komputera, ponieważ mamy do czynienia z bardzo fascynującą postacią. A więc, Marcin Krzyszkowski to 31-letni doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki, naukowiec matematyczno-informatyczny pracujący do 2017 roku w Uniwersytecie w Johannesburgu, to w RPA. Współpracował również z Polską Akademią Nauk, a także Politechniką Gdańską, autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych, przedsiębiorca, polityk partii Konfederacja, wolnorynkowiec, jeszcze nie poseł, szachista, człowiek z IQ 160, milioner, inwestor, koszmar polskich firm bukmacherskich, a ja nagrywam jakieś filmiki na YouTubie. Myślę, że w tym krótkim opisie przedstawiłem Ci, kim mniej więcej jest nasz dzisiejszy bohater. Myślę jednak, że bez tego każdy widz tego kanału wie, o kim mowa. Jak ten doktor Marcin Krzywkowski wygrał na zakładach bukmacherskich? No bo przecież to nas najbardziej interesuje. Na początku muszę rozwiać kilka mitów, które narodziło się wokół sposobu gry pana Marcina. Pierwszym mitem jest to, ile wygrał pan Marcin Krzywkowski w zakładach bukmacherskich. Łącznie ile pan wygrał, jeżeli sumował pan to kiedyś? Ja nie jestem pewien dokładnie, ale mój bilans dodatni w STS-ie to jest, przypuszczam, około 2, może 2,5 miliona złotych, w totolotku około 500 tysięcy na plusie, w fortunie około chyba miliona. I raczej to wszystko w innych, jakieś tam mniejsze kwoty. Jak widzieliście w tym filmie, pan Marcin Krzywkowski wygrał około 4 milionów złotych u polskich bukmacherów, a nie, tak jak to niektórzy sądzą, tak jak poniosła się w niektórych kręgach fałszywa informacja w internecie, że wygrał on 60 milionów złotych. Do tych 60 milionów złotych jeszcze wrócimy na końcu odcinka, a teraz obalmy mit numer 2. Czy to prawda, że pan Marcin Krzywkowski stał się milionerem dzięki zakładom bukmacherskim? A także, czy opracował genialny system gry, który od początku pozwolił mu ograć bukmachera? No i był taki okres, że tam wychodziłem koło zera, tam trochę wygrywałem, trochę przegrywałem. Potem był okres kilku miesięcy, kiedy bardzo dużo przegrywałem. W ciągu 4 miesięcy przegrałem chyba około 400 tysięcy złotych. I to oczywiście dla fortuny było.
bardzo fajne, natomiast potem udało mi się sporo wygrać i to dużo więcej wygrać niż wcześniej przegrałem. Jak widać w tym filmie, pan Marcin Krzywkowski szybko obala teorię, że jedynie tylko wygrywał na zakładach bukmacherskich, musiał swoje przegrać, aby później zarobić te wcześniej już wspomniane 4 miliony złotych. Drugim mitem w tym wątku jest to, że pan Marcin stał się milionerem dzięki zakładom bukmacherskim. I pomyślmy tak na zdrowy rozum. Pan Marcin był w stanie zainwestować 400 tysięcy złotych w zakłady bukmacherskie. Wygląda na człowieka, no tak troszeczkę, a ja bym powiedział nawet bardzo inteligentniejszego od większości społeczeństwa. Jest przedsiębiorcą, inwestorem i gdyby nie był milionerem, to czy wszystkie pieniądze, przyjmijmy te 400 tysięcy złotych, włożyłby w zakłady bukmacherskie? Pan Marcin Krzywkowski przed tym już, nim zaczął grać w bukmachera, był milionerem. Trzecim z mitów jest mój ulubiony, top, najbardziej śmieszny mit, że pan Marcin grał progresją. Co myśli pan o graniu progresji na przykład na remisy w piłce nożnej? Czy grał pan w ten sposób? Bo z matematycznego punktu widzenia jest to jeden z najlepszych systemów, zakładając, że mamy odpowiednią ilość gotówki do zainwestowania. Kompletna bzdura. To nie jest żaden najlepszy system, tylko to jest, no jest po prostu absurd. Ja wiem, o co internaucie chodzi. Chodzi o to, że stawiamy na jakieś zdarzenie, no na przykład remis, jakąś kwotę, no i jeżeli wygramy, no to zarobiliśmy, a jeżeli przegramy, to potem stawiamy znowu na jakiś tam, powiedzmy, remis czy coś takiego, już większą kwotę, taką kwotę, że jeżeli trafimy, to zwróci nam się poprzednia przegrana, plus jeszcze coś tam zarobimy, a jeśli nie, to znowu podwyższamy i znowu podwyższamy i tak dalej. No tylko problem jest taki, że można trafić na serię przegranych, na serię, można mieć serię nietrafionych zakładów i bardzo szybko ta stawka, którą musielibyśmy stawiać po to, żeby odrobić i zarobić, ona bardzo szybko rośnie i nasz budżet, nikt nie ma budżetu nieograniczonego, poza tym bukmacher też nie będzie kwot nieskończonych, jakichś ogromnych, nie wiadomo jakich przyjmował, więc jest to niewykonalne. Poza tym, no, ta internauta zdaje się w ogóle nie patrzy na to, jaka jest wartość oczekiwana poszczególnych tych zakładów, bo jeżeli wartość oczekiwana, może nie każdy wie, co to znaczy, ale można sobie na Wikipedii poczytać, może teraz nie mamy czasu na wyjaśnianie tego. No wartość oczekiwana to, krótko mówiąc, chodzi o to, czy statystycznie coś się nam opłaca, czy nie. Jeżeli wartość oczekiwana jest ujemna, no bo i bukmacher ma swoją marżę, ma przewagę i jeszcze podatek w Polsce płacimy 12%, to taki zakład jest dla nas nieopłacalny. Zarówno pierwszy zakład, jak i drugi, jak i trzeci i tak dalej. Więc suma nieopłacalnych zakładów musi być też zakładem nieopłacalnym dla nas, a robiąc coś nieopłacalnego, nie możemy twierdzić, że na tym zarabiamy. No to jeżeli wykonamy coś złego... Takim bardzo popularnym, chociaż może też się mylę, bo nie znam na tyle tego świata, ale systemem też w cudzysłowie gry jest właśnie to podwajanie po porażce. I ty pamiętasz... Progresja. Tak? Progresja. Wyśmiałeś to wręcz, mówiąc, że no nie ma to sensu, bo zawsze mamy skończoną ilość pieniędzy i w końcu może wystąpić taki ciąg zdarzeń, że nam zabraknie na przykład już budżetu, żeby podwoić po raz kolejny, no i postawić. Tak. No ale jeżeli zaczynamy od niskich kwot na przykład, wyjdę od 10 zł, potem mamy 20, 40, 80, no to chyba bardzo małe jest prawdopodobieństwo, żebym ja nie miał na 20 prób pieniędzy. Na 20 prób. I że te 20 prób nic nie trafia. Na 20 prób, a wiesz ile to jest 2 do 10? No może, no dobrze, przesadziłem. No to... 2 do 20. 2 do 10 to jest 1024. 2 do 20 to jest ponad milion. Więc tu już byłby problem. Nawet przy 10, no rozumiem, jak zaczniemy od 2 zł, potem razy 1000 to się robią 2000. Ale to nadal jest możliwe i nadal jest możliwe, że kilkanaście razy nie trafimy. Poza tym, jeżeli nawet to się uda, to zarobimy bardzo mało, tak? Bo na początku postawiliśmy 2 złote, potem dla uproszczenia powiedzmy, że stawiamy po kursie 2, tak?
no to stawiam 2 złote, jak przegram, no to straciłem te 2 złote, a jak wygram, to dostanę 4 złote. No to jak postawię 2 złote, potem 4, potem 8, potem 16 i tak dalej i na samym końcu wygram, to jaki jest mój bilans, ile zarobiłem? 2 złote, tak? A ryzykuję ogromnymi kwotami dla tych 2 złotych, ale jest moim zdaniem prostsze uzasadnienie tego wszystkiego. Każdy taki zakład z osobna, na podstawie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, ma ujemną wartość oczekiwaną, jest nieopłacalny, bo płacimy 12% podatku na dzień dobry, plus jeszcze bookmacher ma pewną marżę. Chodzi o to, że właśnie te kursy są zaniżone, kursy są niższe niż odwrotność prawdopodobieństwa zajścia z danego zdarzenia, lub inaczej mówiąc, odwrotność kursu jest wyższa niż prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia. No i każdy taki zakład z osobna ma ujemną wartość oczekiwaną. Na każdym z nich będziemy statystycznie tracić. No to jeżeli wykonamy coś złego, a wykonamy serię złych ruchów, no to niemożliwe jest, że jak zrobimy coś złego wiele razy, to suma tych złych zagrań stanie się dobra. To jakiś absurd. Wyobraźmy sobie, że jest to taka wielka świeczka. Nie miałem innej, więc wziąłem małą. I wyobraźmy sobie również, że jest na niej napisane progresja. Pan Marcin Krzywkowski właśnie zrobił to z progresją. Zdmuchnął ją jak świeczkę. Tutaj nawet nie ma co tłumaczyć. Pan Marcin Krzywkowski w tych 2 filmach doskonale wyjaśnił propagandę szerzoną często w internecie, że progresja to jest jakiś tam dobry system, że to jest jeden z najlepszych systemów, że można na nim długofalowo wygrywać. I to powiedział doktor nauk matematycznych, który ograł Bookmachera na 4 miliony złotych, a nie tam jakiś gość z YouTube'a taki jak ja. To powiedział doktor nauk matematycznych, który ma również IQ na poziomie tak, no, 160, więc wolałbym chyba go posłuchać niż kogoś tam innego. No, a jakby co, to ciąg Fibonacciego to też progresja. I kolejnym już i ostatnim mitem, który można też było spotkać na temat pana Marcina Krzywkowskiego, chociaż był to najmniej popularny mit, ale się zdarzał, jest to, że pan Marcin na pewno niebywale dobrze znał się na piłce nożnej. Powiedz, czy ty w ogóle interesujesz się sportem? No nieco, może piłką nożną, ale moja wiedza piłkarska nie jest jakaś szeroka, a jeżeli chodzi o pozostałe sporty, to w ogóle. No interesuję się szachami, szachy to też sport, sam jestem szachistą, ale jeżeli chodzi o pozostałe sporty, no to trochę piłki nożnej, ale nic poza tym. I myślę, że wiele osób teraz oglądając ten wywiad przeżywa prawdziwy szok, bo ludzie latami, wręcz całym życiem swoim interesują się sportem i nie mogą u tego bookmachera wygrać tych większych pieniędzy. Ty tak nie bardzo się sportem interesujesz, a wygrałeś kilka milionów złotych. Więc tylko jedno pytanie mi się tutaj ciśnie na usta. Jak to możliwe? No tak, no ci ludzie, którzy latami interesują się sportem, no i nie mogą nic wygrać, no ogólnie przegrywają, no to tutaj należałoby wziąć pod uwagę to, że bookmacherzy też się sportem interesują i jakby no, ta wiedza jest u nich też taka i tak jest ułożona na ogół oferta, że bookmacherzy mają przewagę po prostu. Bookmacherzy też się sportem interesują. Myślę, że obaliłem wszystkie najpopularniejsze mity, które wytworzyły się wokół sposobu gry, czy też samego pana Marcina. Ale teraz przejdźmy do rzeczy, które na pewno was interesują bardziej. Czyli jak pan Marcin Krzywkowski ograł bookmachera. Zacznijmy od tego, co obstawiał. Ale mógłby pan mniej więcej opowiedzieć widzom, jak pan grał, jakie kupony zawierał i jak to... Najczęściej grałem na polską ekstraklasę, ale też sporo grałem na czołowe ligi europejskie, czyli Premier League i odpowiednio pierwsze, najwyższe ligi: hiszpańska, włoska, niemiecka.
francuska też, Liga Mistrzów, Liga Europy i grałem zwykłe kupony, a też grałem sporo kuponów tak zwanych bezpiecznych, czyli takich, gdzie jeżeli wszystko się trafi, to się dostaje normalną wygraną, a jeżeli się trafi z jednym błędem, czyli jeżeli dowolny jeden mecz nie wejdzie, a pozostałe wszystkie wejdą prawidłowo, będą wytypowane, to wtedy dostaje się co prawda mniejszą, ale dostaje się też wygraną. Także pan Marcin Krzywkowski nie grał jak tajemniczych zdarzeń, tak jak kilka razy zarzucano mi, że zawodowi gracze, to oni grają tam, wiecie, jakaś tam trzecia liga rumuńska, tam na pewno jakieś fiksy, ustawki, przekupieni zawodnicy i oni tam mają informacje, pewne źródła informacji. Bukmacherzy nie są tak naiwni. Spróbujcie postawić zakład na przykład na czwartą ligę polską. Myślę chyba, że Bukmacher STS takowe ma. Jakie limity stawek tam obowiązują. Ale ważniejszym jest, dlaczego pan Marcin Krzywkowski grał takie wydarzenia? Moim zdaniem najprościej po prostu poczytać, jakie są zasady i może zastanowić się, jakie zdarzenia wybierać, tak żeby na samych tych zdarzeniach tracić jak najmniej, bo jednak na poszczególnych zdarzeniach jest marża. No i zwróćmy uwagę na to, że na ekstraklasę, czy na czołowe ligi europejskie, czyli te najwyższe ligi w Anglii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, na Ligę Europy, na Ligę Mistrzów są najniższe marże bukmacherskie. A jak ktoś będzie grał jakieś ligi z dziwnych krajów, znaczy takich powiedzmy dziwnych w sensie piłkarskim, nieznanych, no albo dalsze ligi, to ta marża będzie większa. Tak samo na różnych sportach mamy różne marże. W 100% się z panem Marcinem Krzywkowskim zgadzam i nagrałem nawet niedawno film o marży bukmacherskiej. Podlinkuję go wam tutaj. Tam tłumaczę dokładnie, co to jest marża bukmacherska, jakie marże bukmacherskie występują i wiele, wiele więcej. Odsyłam do filmu. Dobrze, a teraz a pension. Dwa najważniejsze filmy chyba tego odcinka, które pokazują, jak pan Marcin Krzywkowski grał i wygrywał na zakładach bukmacherskich, co pozwoliło mu ograć bukmacherów, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, na 4 miliony złotych.